konkursów Pucharu Świata biało-czerwoni mieli problem z powrotem, ale na prośbę prezydenta zorganizowano specjalny samolot. Wczoraj Międzynarodowa Federacja Narciarska w obliczu zagrożenia epidemiologicznego podjęła decyzję o zakończeniu sezonu w skokach narciarskich. Odwołano zawody w Trondheim oraz Vikersund w cyklu Row Air, a także Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy. Polska ekipa mogła więc wracać do kraju, ale pojawił się problem. Biało-czerwoni mieli zarezerwowane bilety na późniejsze terminy. Na stosunkowo niewielkim lotnisku w Trondheim przebukowanie biletów ograniczyło z cudem. Wtedy do akcji wkroczył prezydent Andrzej Duda, który wysłał po nasze orły samolot specjalny. Dzięki temu biało-czerwoni wrócili już do kraju. Wylądowali niedawno na lotnisku w Krakowie.